Siemanko, z tej strony Pateusz, to jest już kolejny odcinek Dwota. Tym razem to będzie kazanie mego garażu. Nie są zbyt bogate, ale coś tutaj mam. Mamy 11 sobie pierwszy czołg, a nic 13,5. No dużo nim nie zagrałem, mimo że mam go w garażu o bardzo długo. Dopiero mam 8 dni, co dni banane. Jeszcze mam te drążki. Żeby móc zamontować to działo, kiedy byłem na stokowym, tą 75. Ogólnie całkiem fajny czołg, like tank. Jego pancerz, no, mówi sam za siebie, 40 armora z przodu, 20 z boku i 15 z tyłu. I jadę z sobą amunicją przeciwpancerną. Załoga sobie taka lysa, ale naprawdę fajny czołg. Droga. Kolejny Francuz RL-44. No to jest moja zabaweczka. Lorneta tak. Naprawdę fajnie można nim przesnajpić. Jego celność, już wam mówię. Czas celowania, no. Nie jest nie wiadomo jak szybki, bardzo długi, ale celność jest nawet. Nawet. 820 punktów wytrzymałości i tutaj już jego pancerz jest nieco lepszy od Alexa. To jest 120 z przodu, to pod całkiem niezłym kątem. 50 z boku i 50 z tyłu, ale nie polecam mu robić coś z scrappingu, czyli ustawiać się pod kątem, ponieważ tutaj wszystko wchodzi. Pancerz bierze 110, 30 i 30. Gram tutaj 90. Jest jeszcze 105, ale ona ma, jak widzicie, o wiele mniejszą penetrację, bo tylko 165 i mniejszą szybkostrzelność i celność. Ogólnie to jest słabsze, mimo że ładny przypinać. Dobra. Załoga taka sobie, widzicie, 76% i już powoli kończę ten czołg. Tutaj jeszcze jest event, tam 6000 jeszcze mi brakuje. Zobaczę, czy go bije jeszcze tyle, czy będzie mi się chciało. Dobra. A, jeszcze jedno. Włożę na nim 10 pestek goldowych, ponieważ no, czasem jak się rzuci na ósemki, no to ta penetracja jest bardzo duża, ale to mi się dinnie, na przykład na jego tygrysa trafimy i lepiej załadować golda. Ale teraz artyleria francuska premium. 105 FH, 18 B2. No, to jest całkiem ciekawa artyleria, ma niesamowite przeładowanie. Szybkostrzelność 6,45, ale to jest trochę zakłamane, bo jak mamy trochę lepszą załogę, jeszcze bym zamontował tutaj wysyłać, to spokojnie 7 strzałów by na minutę było. 33 zwykłe, 66 penetracji maksymalnie i 513 maksymalnych uszkodzeń tam. Tych najniższych nie będę czytał. 8 godowych pestek, no Golda ma nieco słabszy dymęcz, za to o wiele lepszą penetrację i w ogóle 0 przeciwpancernych. Tą artylerię już nie kupicie. Wydaje mi na razie, bo usunęli ją, no to już było francuskie, usunęli ją, nic nie ma. Tutaj była ta artyleria, ale już nie ma do kupienia. Tak jak już mówiłem, kupiłem za 750 golda i nie żałuję. Naprawdę bardzo fajny czołg. Dobra, teraz niemiecki T-15. No, nie kupowałem tego czołgu. Zdobyłem go za darmo, bo ostatnio był event tam 4 razy po 15 wygranych, będąc w top 10 swojej drużyny. Zrobiłem to. To ja wam, że się zawodzę na tym czołgu. Mam tylko jedną wygraną na nim. Nie wiem, jak tym czołgiem grać. Mam 11 pocisków goldowych, bo no, przydaje się. Jego penetracja normalnych nie jest duża, więc taka sama. Widzicie, tutaj na goldowych jest 74, tu tylko 42. Ma bardzo dużą celność, niesamowita, 0,37
Nie, ona jest słaba, ale co do dobrych czas celowania. Wentylację tutaj zamontowałem. Załoga taka se, tak z 15 bitew nie toczyłem. No i może jeszcze automatyczny system gaśniczy przydaje się, bo ten czołg czasami lubi się zapalić. Dobra. PZKPW 3x4. Kupiłem ten czołg. Mimo że już go przeszedłem, bo kiedyś jak widzę, nie mam zbadanego PZ4 i mam tu już E75. Poszedłem z PZ3x4. Kiedyś PZ3x4 szło się V-kę i potem już tak normalnie. Ale aktualnie już ta PZ-ka prowadzi do Leoparda jedynki. Mam zamiar do niego kiedyś dojść. Kiedyś. Dojmy do Indian Panzera, bo ten czołg naprawdę bardzo ciekawi. Ogólnie. Taki serczok. Dobra. Teraz mu zarabiasz Pater M10. Jest to naprawdę fajny zarabiasz. Wielu ludzi mówi, żeby on był u Amerykańców, jednak no, nie powinien być u Amerykańców. Bo jak widzicie, to Niemcy go stworzyli. Więc nie mam żadnego pojęcia, czy miałby być u Amerykan. Załoga. No, jeszcze cały czas ją robię. Działko 6 poziomu na 7. 75. 157 obrażeń i 135. No. 155 racji, 145 uszkodzeń. Całkiem szybkie. Dobra celność, ale czas celowania mógłby być lepszy. Włożę na niej lornetę. Ulepszony system naprowadzania i dosłup. No i 13 PS tego lody, bo czasem te 150 mm penetracji nie wystarczy. Oczywiście obuchy tam do resetowania kap albo zbijania, rozbijania arty. No i automatyczną gaśnicę. Ten czołg też się sami lubi zapalić, aby na niej on daje 10% do ochrony przed ogniem, więc trochę dali się pali. Dobra. Ach, jeszcze pancerze. No ale dobra. To jest naprawdę potrzebny żołg. Widzicie perk, tutaj już mam jeden. Orlok, teraz robię 6 z mysą dowódcy. Już inne takie perki. Potem zrobił wszystkich braterstw broni. Potem kamuflaż, prawda? To jest już wymaksowane, widzicie. Ostatnie 1000 ekspami potrzebne do SET 20 tysięcy, więc to już naprawdę jest niewiele. Działo 10 tieru. No, naprawdę niesamowite, po 490 uszkodzeń i 246 penetracji. Penetracja taka sobie, ale uszkodzenia z tego co wiem, na ciężkich czołgach nie są na największe. Włożę tu jeszcze mechanizm zasyłający, bo go zamontowałem i całkiem fajnie strzela. Trochę tam szybciej, tam parę setnych, ale to zawsze też. Zero godzinowych, nie włożę godzinowych, bo to jest mało różnic moim zdaniem. I automatyczna gaśnica. A, jego pancerz ma 106 w przodu, widzicie, pod dużym kolcem. 170, 120 z boku i 120 z tyłu. Tutaj jest taki pomysł, z tyłu podjedzie się to wszystko będzie. No ale jak tutaj schowamy tą klapę, to naprawdę potrafią się to widzieć. Jeszcze jak się ustawiamy pod kątem, to nasze 10-20 mm wieży, no to nic nie przebije. Dobry zasięg sygnału, ale trochę się. Dobra. Sztuk 3. No, moja zabaweczka. Zacząłem ją już chyba coś koło 400 bitew. Tak, zacząłem 406 bitew. Naprawdę świetny niszczyciel, bo szybkotrzymność jest niesamowita. To, co ten czołg potrafi zrobić na półbitwie, jest niewyobrażalne. Załoga taka sobie, bo
bo przyniosłem ją na wędkę, która by znowu. No i już szybko coś stanowi ta 3,60, jakoś koło tego. Jest jego amunicja, naprawdę jest bardzo szybko wysuniona. Takie samo działo jak Panther M10 i L25 Gepremium, tylko że L25 trochę szybciej działa. Dobra. Ferdynand. No, to jest strzał, którego pewnie nigdy nie skończę. Mam go w garażu od 3-4 miesięcy i cały czas mam 36 tysięcy XP. Badałem gąski, badałem to działo, bo jak panterze nie badałem tego działa. Pewnie to był mój minus. No i teraz muszę to jeszcze zrobić. Ogólnie trochę żałuję, że go zbadałem. Mógł iść w Panther 2, no ale wiadomo, co to wieczór potrafi wkurzyć. Ma jednak gdzieś pancerza z przodu tutaj. Tutaj coś potrafi minąć. No, taki sobie. Dobra. Matilda Black Prince. To jest taka zabaweczka, którą kupiłem, żeby grać sobie z kolegami, który podpłytonymi, tymi czołgami. Naprawdę bardzo fajny czołg, który potrafi o wiele więcej niż trzeba mieć. Nawet taki KW1 czasami, bo nie zawsze. Dzinga po prostu. Tak, jakby tego to też 75 mm pancerza nie było. Tylko o wiele więcej. Ogólnie działko spamujące 70. Nie, to nie jest już. To jest 57, przepraszam. Dobra penetracja i już chodźnie takie sobie. Wiecie, całość jest ma bardzo słaba, ale czego by się wtedy po takiej ofie. Dobra. Czarci jeden. Mam ten czołg odkąd wesła, łatka. Właśnie z brytyjskimi cieszymi czołgami. Cały czas leży w tym garażu i się z nim męczę. Mimo, że jest to napisane, że 167 mm pancerza, ten pancerz jest tutaj. Tu już nie ma. Tu wszystko chodzi. Głównie ludzie zainteresowaną wieżę, bo ona jest naprawdę prosta. Jest dosyć prosta. I ma 68 pancerza. Takie same. Dobra, a te dwa. Właśnie go zakupiłem. Trochę nim wcześniej pograłem do Max Fandango, ale teraz go zakupiłem po raz drugi. Mam zamiar do AT7 i do wymogu czy AT8. AT8. Dalej mi to wszystko chce iść, bo AT8 wydaje się naprawdę bardzo fajnym czołgiem. Wie się trzy pancerze na początku, kiedy te czołgi nasze naprawdę bardzo dużo dźwigali. Nikt nie wie, gdzie jest, a teraz to wszystko chyba górnie was. Wszystko kolejny członek T14. Premium członek. Kupiłem ten członek. Stoczyłem mi trochę bitew. Całkiem fajny, ale jakiś mi się nie spodoba. Nie mogę dać go. Jeszcze coś było tutaj, to jeden heavy, więc to była taka miara załoga. Działko 75 ma większe uszkodzenia od Black Prince, ale za to gorszą penetrację, jego ma przez to sam rykoszyt. Ogólnie jeszcze ślepy czołg, pancerz 50, no to taki sara, wieża jest całkiem mocno, ma wyjechać wieżę i nieco podbija. M6. To jest czołg, który niedawno kupiłem i wymaksowałem. Widzicie, no jest niecała, ale widzę, że działo, wszystko jest. Załoga z T1 Heavy, wcześniej było się na T14. Całkiem przyjemny czołg, no ale jak w rywalizacji ze sportem, czyli problem S, no to nie ma szans. Działko 160 klasy, 27. Dobra. T44, no to jest niesamowity rosyjski med. Bardzo przyjemnie się mi gra.
już jest wymasowany i po prostu dochodzę do takiej rzadkiej czułości. Ale to ma słaby pancerz i wszystko kończy. Ale wieża potrafi dużo dźwigać. Przykład takiego, wieży 163 kilka razy mi wyginęło od wieży. Naprawdę fajnie jest. R3 to jest niesamowity czołg. Kiedy go kupiłem w pierwszej bitwie, zrobiłem już specjalistę. Jego szybkostrzelność jest niesamowita. Pancerz trochę słabszy, bo 1 mm od czerczylenia. Jednak tu już trochę czuć, że jest ten pancerz, ale też dużo chodzi. No i wieża też wszystko puszcza. Zamontowany do syłaży, żeby jeszcze szybciej strzelać. No i 140 pocisków przy pancerzu. Bo tutaj Goldberg nie ma co modować. Też one kosztują 2400, aby nie dodać. Takie 140, a średnio wyszliby tak około. Ogólnie fajny czołg. Dobra, teraz Kiss, czyli inaczej Juve w stanie. Na czołg naprawdę wściekający. Widzicie, że to jest całkiem dobra załoga. Skoby na raz. Miał penetracja. Nawet dobra, ale uszkodzenia są niesamowite. Tak co 14 sekund, więc to zobaczę na liczeniu. A to ma taki sobie pancerz. Dobra. Su-152. Gram tutaj z tym Strong Gunem. Czyli nie gram tutaj, nie możemy mógłbym to mieć. Tylko gram z tym. Bo na pociskach goldowych to ma naprawdę niesamową penetrację i nawet dziewiątki to przebija i naprawdę niszczy. Nie, Gold Ammo dużo kosztuje. Dobra. Marlin 37. Kupiłem ten czołg. Nie wiem po co. Potem go donawcowałem go działo. Ogólnie go zbadałem za 3 expa. I żałuję. Naprawdę żałuję. FTP. Czołg, który dostaliśmy FTP z zaklejkami. Chyba. Nie. To, że teraz na 6 jesteśmy na nowy rok, ale go sprzedałem. Całkiem fajny czołg. No nie kupicie pieniędzy, bo to był taki czołg prezent. Naprawdę może na nim przejechać, ale jak spotkałem pewien cenę, to mówimy dobra. Dobra. I francuski TF-95 Chagall. Kupiłem to tylko po to, żeby na bitwach historycznych u Falakiego, do którego go dam pominka, zacząć bitwę. Takie bitwy odbywają się co tydzień, 2 tygodnie. I są nagrane. Roboty oddzielny filmik. Jutro jeszcze nagram całą bitwę, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, nie widzicie. Teraz mój czadu.